To nic nie kosztuje. Zrobiłam to przy okazji. Pomyśl o sobie. Badam się, więc mam pewność. Bezpłatne badania mammograficzne. Przy okazji niedawnej wizyty wicepremiera Janusza Piechocińskiego postanowiliśmy zadać mu kilka pytań dotyczących powiatu otwockiego. Kiedy powiat wyjdzie z długów? Czy jest szansa na rozwiązanie problemu powiatowego centrum zdrowia i gdzie tego rozwiązania możemy szukać? Jak to jest, że budynki takie jak Forum na rogu ulic Hugona Kołłątaja i Rzemieślniczej w centralnej części miasta Otwocka świecą pustkami? Dlaczego zarówno lokale usługowe, jak i mieszkania nie znajdują nabywców? A najważniejsze, jakie są szanse na rozwój naszego regionu? No, jakie widzi Pan możliwości wyjścia powiatu z zadłużenia w tej chwili i problemów z powiatowym centrum zdrowia? Sytuacja placówek służby zdrowia. No, powiat jest organem założycielskim. Wszyscy wiemy, że obszar, i to zresztą widzieliśmy w badaniu, tam 32% ludzi wskazało to jako jeden z głównych problemów i na bardzo niskim poziomie satysfakcji ocenia funkcjonowanie służby zdrowia, tej w ogóle, ale pewnie i powiatowej się też dostało. I kluczowe jest, nie, bo to nie jest tylko na zadania tylko powiatu, kluczowe jest rozstrzygnięcie ogólnokrajowe. Więc nie ukrywam, że bez podniesienia składki, wysokości składki zdrowotnej bardzo trudno będzie powiatom, a przede wszystkim służbie zdrowia, żeby spełniła te nasze oczekiwania z prostego powodu. Tu w Otwocku mamy kilka przecież szpitali, one są bardzo mocno zaawansowane w najnowsze technologie, a nowe technologie i nowe metody leczenia kosztują z roku na rok coraz więcej, więc jak nie będzie więcej pieniędzy, to trudno wymagać od miejscowego samorządu i miejscowych lekarzy i dyrektorów, aby zdrowie funkcjonowało lepiej. Myślę, że warto poruszyć też temat deweloperki tutaj na terenie powiatu otwockiego, ponieważ ona ostatnio bardzo mocno wyhamowała. No, wyhamowała dlatego, że mamy olbrzymi problem z popytem. A więc ci obywatele, którzy mieli środki, to de facto już mieszkania mają. W tej chwili w aglomeracji warszawskiej mamy istotny wzrost, i to dobrze, transakcji kupowania mieszkań po niższej niż poprzednio cenie. Deweloperzy mieli 2, 3, 4 lata temu wyjątkową rentowność. Dzisiaj tej rentowności jest mało. Jest kilkadziesiąt tysięcy mieszkań z rynku pierwotnego i rynku wtórnego w aglomeracji warszawskiej na zbycie. Ale też chcę zwrócić uwagę, że deweloperka jako rodzaj działalności gospodarczej i rozwiązujący problemy mieszkaniowe jednocześnie zabiera nam bardzo ważne tereny. W związku z tym dzisiaj poważnym problemem, szczególnie w tych gminach na południe od Tkaczewa, jest to, że wejście zabudowy mieszkaniowej ogranicza budowanie stref przemysłowych, usług czy nieuciążliwego przemysłu. W związku z tym tak ważne jest planowanie przestrzenne, bo można zdefiniować miasto Józefów prawie na pograniczu uzdrowiska, Zielony Józefów i Sypialnia Warszawy, tylko pytanie będzie, z czego ten samorząd i ludzie będą dalej inwestować, bo wiemy, że gminy, które mają tylko mieszkaniówkę, w sytuacji spowolnienia tempa rozwoju gospodarczego kraju przy mniejszych, rosnących realnych płacach wpadają w pewne wyzwania, dlatego że bardzo dużo kosztuje utrzymanie infrastruktury, bardzo dużo kosztuje utrzymanie szkół, a i kiedy brakuje działalności gospodarczej, to po pierwsze ludzie mają daleko do miejsc pracy, w związku z tym bardzo często podejmują decyzję o przeniesieniu się tam za pracą. Już w wielu miejscach w Polsce takie zjawisko występuje. Trzeba przerwać tą tendencję, że mieszkańcy powiatu swoje nadzieje na pracę wiążą tylko z metropolią warszawską i samą Warszawą, tylko tworzyć tą własną terenową przedsiębiorczość. Stąd naukowcy tam wskazali, trzeba tworzyć własne specjalne strefy ekonomiczne, trzeba tworzyć parki technologiczne, trzeba dobrze uzbrajać infrastrukturę, do której przyjdą miejscowi i inni przedsiębiorcy, i to, co wydarzy się w tej perspektywie unijnej z Krajową 17 czy Krajową 50, na przykład na terenie gminy Kołbielskiej, wytworzy dodatkową przestrzeń do działalności gospodarczej. Trzeba się do tego dobrze przygotować i trzeba przygotować też własną ofertę, i to traktuję jako taką olbrzymią szansę dla południowej części powiatu.
Czy jesteśmy tymi, którzy odnajdują się w tej nowej, coraz bardziej konkurencyjnej rzeczywistości? Czy też to czas nas ogrywa i myślimy, że da się przeczekać te wyzwania i wróci dobre, i wróci koniunktura, a wróci rentowność?